Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym serwisie informacyjnym, a w tym programie między innymi oficjalne otwarcie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inauguracja roku szkolnego 2018-2019, a także inwestycje prowadzone w mieście. W czwartek 30 sierpnia uruchomiony został długo oczekiwany i zrealizowany przy znacznym wsparciu środków unijnych punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to miejsce, gdzie będziemy mogli te nienormatywne zwozić i składować czasowo odpady. Projekt realizowany był w ramach takiej pod nazwą budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pionkach. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. Źródłem dotacji jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie w kwocie 431 261 zł 89 groszy. Wkład własny miasta to 177 tysięcy. 691 złotych 11 groszy. Łączna wartość projektu to 608 953 zł. Głównym celem projektu jest rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i użytkowników na terenie gminy miasta Pionki, powiązanym z ich odbiorem na wczesnym etapie ich zagospodarowania. Miejsce, w którym mieszkańcy gminy miasta Pionki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane i wysegregowane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. Oficjalnego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu mazowieckiego i lokalnego. Bożenna Pacholczak, Jan Bartosz, Zbigniew Gołąbek, Jolanta Sarnecka-Buczek, Kazimierz Myśliwiec oraz burmistrz Romuald Zawodnik. Dzisiejsze wydarzenie ma ważne znaczenie dla społeczności lokalnej miasta Pionki, ponieważ ma to wpływ bezpośrednio na zdrowie, ale również na ochronę środowiska i ma wpływ także na poczucie bezpieczeństwa, bowiem to miejsce najlepiej odzwierciedla też zainteresowania i pomoc ze strony miasta, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu, który adresuje te środki. Miasto Pionki należy do tych przodujących i tutaj jest to zasługa pana burmistrza, współpracowników Rady Miasta na czele z wiceprzewodniczącym Rady Kazimierzem Myśliwcem, którzy mądrze i dobrze działają, składając dobre projekty i te projekty otrzymują u ekspertów wysokie recenzje i dlatego te środki są aplikowane dla Pionek. Dużo już Pionki korzystały i przed nami również następne kolejne projekty. Projekty, które mają wpływ przecież na życie ludzi i tym samym społeczności lokalne mogą tutaj korzystać sami, ale również bardzo ważna jest rola edukacyjna naszych mediów. Stąd też podziękowanie dla Państwa, że kształtujecie właściwą świadomość. Świadomość polegającą na tym, że nie opłaca się wyrzucać gdzieś odpadki w pobliżu miejsca zamieszkania. Broń Boże, żeby to nie było w lesie, bo tym samym zanieczyszczamy i są to zielone płuca. Korzystajmy z tego dobra zielonych płuc, a Pionki właśnie to nie tylko miasto rowerów, ale również zielone płuca i tutaj są mieszkańcy, którzy są bardzo aktywni społecznie i potrafią to też proponować, a i upominać się o to, żeby byli właściwie traktowani. Stąd też dzisiejsza inicjatywa jest naprawdę dla pana burmistrza takim dniem świątecznym i chciałbym podziękować również panu burmistrzowi za to, że my jako radni również województwa mazowieckiego możemy się przyczyniać do tego, że te środki trafiają i z budżetu województwa, ale trafiają na infrastrukturę, na drogi, na inne cele również też i na sport, i na straże pożarne. I to wszystko jest adresowane z myślą o tym, żeby społecznościom lokalnym żyło się lepiej i bezpieczniej. Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim chciałabym pogratulować władzom miasta, panu burmistrzowi, radnym pomysłu, bo pomysł jest super. I tak bym powiedziała pod kątem osoby, która zamieszkuje w domku i czasami nie wie, co zrobić z odpadami zielonymi, z odpadami budowlanymi, jak jakiś remont. I muszę powiedzieć, a już o telewizorze i lodówce nie wspomnę.
Po co zaśmiecać nasze środowisko, jeżeli można tutaj przywieźć bezpłatnie w ramach tych opłat, które każdy mieszkaniec już i tak czyni, bo wiem, że jest tutaj opłata od osoby. Także myślę, że to pomysł jest super. Nie będziemy zaśmiecać środowiska, a jednocześnie mieszkańcy będą mieli wygodę. Nie będą się zastanawiać, co z tym zrobić. Będą wiedzieli, że mogą tutaj przywieźć, złożyć bezpłatnie. I w tym momencie jest to ułatwienie dla tych mieszkańców, a poza tym ochrona środowiska. No pionki są piękne, mają dużo zieleni i szkoda by było, gdyby te odpady zaśmiecały te tereny zielone, które są naprawdę cenne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 432 tysięcy złotych. Z budżetu gminy miasta Pionki na ten cel przeznaczono ponad 177 tysięcy złotych. Wartość całego projektu to ponad 608 tysięcy złotych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 19. Aby oddać odpady do PSZOK-u, wystarczy przyjechać do punktu z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie miasta Pionki. Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta Pionki, ja zapraszam wszystkich serdecznie do korzystania z tego naszego nowego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Chcę naprawdę zachęcić do tego i poprosić jednocześnie, żeby odpady tego typu jak chemikalia, jak leki, jak odpady, które mamy wątpliwe, gdzie mamy je zostawić w wiatach śmietnikowych, nie trafiały do wiatr śmietnikowych, do śmieci czy odpadów zmieszanych, dlatego że my mamy później problem z oddaniem tego dalej, ponosimy z tego tytułu większe i konsekwencje i opłaty, więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. Jest tutaj pracownik, który Państwu odbierze odpady, pomoże je odpowiednio podzielić, dokonać selekcji. Bardzo nam na tym zależy i liczę, że mieszkańcy wesprzą ten nasz cały projekt, będą z tego korzystali. A przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że Pan Burmistrz ma obowiązek dokonywania kontroli odpadów, które gromadzimy w wiatach śmietnikowych i będziemy powoli sprawdzać, czy ta nasza prośba, apel do Państwa dociera i jeżeli będziemy jednak znajdować odpady niesegregowane, to będziemy po prostu musieli wyciągać konsekwencje w postaci pobierania większych opłat. Więc w dobrze pojętym interesie wszystkich, bo nam nie zależy na tym, żebyśmy te odpady, żeby od Państwa większe opłaty pobierali, proszę naprawdę włączyć się do tego naszego programu i z tego wszystkiego korzystać. Także serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich mieszkańców Pionek. Pani Burmistrz, dodajmy najważniejszą rzecz, że przywiezienie tu do punktu selektywnej zbiórki odpadów śmieci jest zupełnie darmowe. Oczywiście jest nieodpłatne w ramach opłaty, którą wszyscy mieszkańcy Pionek ponoszą w ramach opłat za gospodarkę odpadami. Jak co roku mieszkańcy Pionek uczcili kolejną już 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Punktualnie o godzinie 17 przy kwaterach wojennych na nowym cmentarzu kilkaset osób, w tym młodzież i liczna grupa harcerzy, zebrało się, aby oddać hołd bohaterom, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Tegoroczną uroczystość swoją obecnością uświetniło kilkanaście pocztów sztandarowych pionkowskich szkół, instytucji samorządowych i państwowych, stowarzyszeń, związków zawodowych. To tutaj spoczywają prochy żołnierzy Inspektoratu Armii Krajowej Radom z obwodów Radom i Kozienice oraz batalionów chłopskich, a także rodacy ziemi pionkowskiej, którzy są przykładem patriotyzmu oraz umiłowania ojczyzny, dla której poświęcili swoje życie. Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta w intencji poległych z udziałem orkiestry wojskowej z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dęblina, koncelebrowana przez wszystkich trzech proboszczów pionkowskich parafii, księdza Stanisława Bujnowskiego, księdza Mariusza Wincewicza oraz księdza Wojciecha Tyburcego. Bezpośrednio po mszy odbyła się część patriotycznej uroczystości z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego garnizonu Radom. Odegrany został hymn państwowy, a po nim słowo do uczestników uroczystości skierował burmistrz miasta Pionki, Romuald Zawodnik. Cóż ma dziś powiedzieć w tym miejscu, w stulecie niepodległości, burmistrz polskiego miasta?
gdy żyją jeszcze ci pamiętający okupację. I ja sam pamiętam, jak ze wzruszeniem, marzeniem, niedowierzaniem śpiewałem Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Gdy wróciła wolna ojczyzna, choćmy w to nie wierzyli. Cóż ma powiedzieć burmistrz polskiego miasta na widok polskiego wojska, polskiego żołnierza, wsłuchujący się ze wzruszeniem i śpiewający hymn narodowy? Cóż ma powiedzieć, widząc srebrne orły ze złotymi koronami na głowach, polską piękną młodzież wyrastającą ponad nasze głowy w zasobnym, wolnym kraju? Cóż ma powiedzieć, gdy wspominamy straszne wydarzenia sprzed tylu lat, gdy na śpiący kraj napadł wróg, nosząc śmierć, przerażenie, liczne ofiary? W naszym mieście stajemy tu od wielu, bardzo wielu lat, by wspominać te straszne wydarzenia, a w kontekście stuletniej niepodległości również wydarzenia trochę późniejsze, gdy w Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez następne lata najlepsi synowie naszej ziemi prowadzili beznadziejny bój o prawdziwą wolność naszego państwa, o wolność w naszych sercach. Z takiej okazji największy z Polaków, święty papież Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży na Westerplatte, zwrócił nam uwagę, że w każdych czasach każde pokolenie toczy swoje boje, ma swoje Westerplatte gdzieś głęboko w sercach, te nieprzekraczalne twierdze, wartości, których bronić trzeba za każdą cenę. Żyjemy w pięknym, zasobnym, wolnym kraju. Ale codziennie musimy zdawać egzamin z ludzkiej przyzwoitości. Musimy umieć stawać w obronie wartości, które bronić warto. Następnie odczytany został apel pamięci, wystrzelona trzykrotna salwa honorowa oraz zostały złożone wiązanki kwiatów przez przedstawicieli władz miasta, instytucji, stowarzyszeń i partii politycznych. Wiązanki w dniu dzisiejszym składają burmistrz miasta Pionki Romuald Zawodnik i zastępca burmistrza miasta Pionki Jolanta Sarnecka-Wuczek w imieniu mieszkańców. W niedzielę 2 września na terenie ogródka Jordanowskiego odbył się festyn Postaw na rodzinę, wakacje znów będą wakacje. Impreza adresowana była do młodszej części odbiorców, która kończyła 2-miesięczne wakacje. Każdy przygotował coś innego. Warsztaty terapii zajęciowej wystawiły tradycyjną loterię fantową. Na stoisku Centrum Aktywności Lokalnej można było wziąć udział w warsztatach malowania na streczu, spróbować swoich sił w tworzeniu balonowych zwierzaków, czy też zaangażować się w konkursie na pocztówkę z wakacji. Z kolei Miejski Ośrodek Kultury to m.in. bańki giganty oraz malowanie twarzy, a także zabawy ruchowe z muzyką. Jednocześnie, aby nie było zbyt statycznie, na płycie wielofunkcyjnego boiska odbywał się konkurs sportowy. Prawdziwe oblężenie przeżywał boks Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na stoisku Książnicy powstawały tak zwane gniotki z balonów. Chętnych nie brakowało. Równocześnie Lena Jasek prowadziła zajęcia oraz konkurs literacki. Plastyczna Moja wakacyjna przygoda także była dziełem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oczywiście na tak klimatycznym i rodzinnym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć pszczelarzy ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej. Też pozdrawiam dziewczyny, podejdę do was, poopowiadacie trochę o stoisku. Tuż obok nich swoje stoisko miał miłośnik historii i militariów. Można tam było między innymi zobaczyć bogaty zbiór wojskowych czapek oraz bagnety i wojskowe odznaczenia z różnych okresów historii.
Przez cały czas trwania festynu dostępny był punkt medyczny zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto dla miłośników łamigłówek, szarat i przy pewnych umiejętnościach manualnych można było spróbować swoich sił w warsztatach Lego. Oczywiście nie mogło także zabraknąć służb mundurowych. Policja prowadziła znakowanie rowerów, a strażacy prezentowali możliwości wozu bojowego. Bystre konie, mocne dłonie i przyjaciel, co nie zdradzi. Nie potrzeba złota. Po 2 miesiącach odpoczynku uczniowie z nową energią powrócili do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, nowy rok szkolny rozpoczął się w poniedziałek 3 września. Przed nami nowy rok szkolny, drugi już w 8-klasowej zreformowanej szkole podstawowej. Anna Zalewska ogłosiła, że rok szkolny 2018-19 będzie obchodzony pod hasłem Niepodległa. Z kamerą kuriera Pionkowskiego udaliśmy się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego do PSP numer 1 i PSP numer 5. Rozpoczynacie kolejny rok nauki szkolnej. Jak się kończy rok szkolny, to wtedy zaglądacie w świadectwa i sprawdzacie, czy na pewno zdaliście do następnej klasy, czy rok jest nauki dobrze zaliczony. A jak się kończą wakacje, to też w zasadzie powinno się sprawdzić, czyście te wakacje dobrze zaliczyli. Czy buzie są opalone? Czy jesteście wypoczęci? Szkoła to nie tylko obowiązki, ale również miło spędzony czas, przyjaźnie i rozwijanie talentów. Egzamin ósmoklasisty dla uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, odbędzie się w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. W tym roku szkolnym w pionkowskich szkołach podstawowych rozpoczęło naukę 1402 uczniów. Z czego 155 dzieci rozpoczęło naukę w klasach pierwszych. Jest tych klas pierwszych 7 w tym roku. 3 w szkole podstawowej numer 1, 3 w szkole podstawowej numer 5 i 1 w szkole podstawowej numer 2. W tym roku szkolnym uczniowie klas 8 po raz pierwszy będą pisali egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Będą pisali ten egzamin nie jednocześnie, ale w 2 turach razem z uczniami kończącymi gimnazjum. Do pionkowskich przedszkoli w tym roku przyjętych jest 471 przedszkolaków. Mamy w tym roku 3 przedszkola i 2 oddziały przedszkolne, które są utworzone w szkole podstawowej numer 2 i w szkole podstawowej numer 5. Wszystkim w nadchodzącym roku szkolnym życzymy niezapomnianej przygody z nauką, życzliwych i przyjaznych kolegów oraz wielu sukcesów. Obecnie trwa remont chodnika i budowa zjazdu przy ulicy Mickiewicza 45 w Pionkach. Inwestycja ta prowadzona jest wspólnie z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotą Mieszkaniową. Firma Markbud Marek Baran wyremontuje chodnik o szacunkowej łącznej powierzchni około 82 metrów kwadratowych. Całkowity koszt inwestycji to prawie 16 tysięcy złotych. Faktura za wykonane prace zostanie podzielona na 3 inwestorów, czyli miasto Pionki, spółdzielnię mieszkaniową oraz wspólnotę. Rusza termomodernizacja 2 przedszkoli w Pionkach, publicznego przedszkola numer 1 i publicznego przedszkola numer 2. Obie placówki nabiorą pięknych, kolorowych barw. Termomodernizacja to przedsięwzięcie prowadzące przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej obiektu przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów jego eksploatacji, w których największy udział mają zazwyczaj wydatki związane z ogrzewaniem. W ubiegłym roku termomodernizacji doczekał się budynek dawnego publicznego gimnazjum nr 2, który zyskał również nowe, bardziej przyjazne i kolorowe barwy. Ówczesna szarość obiektu odeszła w zapomnienie. Teraz podobne działania zostaną przeprowadzone w budynku, w którym znajduje się publiczne przedszkole numer 1. Całość inwestycji to koszt blisko 270 tysięcy złotych. Termomodernizacja przedszkola Lipowy Zakątek przy ulicy Aleje Lipowe obejmie wiele prac budowlanych. I tak zaplanowano między innymi docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu warstwą wełny mineralnej, ocieplenie elewacji styropianem, ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic budynku oraz cokołu budynku, montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, remont zadaszenia wejścia do piwnicy budynku, czy też wymianę części stolarki drzwiowej i okiennej.
Oczywiście cały obiekt zyska również nową, atrakcyjną kolorystykę. Inwestycja ta będzie kosztowała ponad 471 tysięcy złotych. Zarówno w przypadku publicznego przedszkola numer 1, jak i publicznego przedszkola numer 2 prace powinny zakończyć się do końca października tego roku. W okresie wakacyjnym w publicznym przedszkolu numer 2 w Pionkach gruntownej modernizacji została poddana kuchnia. W ramach prac zmodernizowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przeprowadzono roboty budowlane. Dodatkowo zakupiono nowy sprzęt gastronomiczny oraz meble. Całość tej inwestycji to koszt ponad 74 tysięcy złotych. Teraz Lipowy Zakątek ma kuchnię na miarę XXI wieku. W poniedziałek 3 września zainaugurowano nowy rok szkolny w Szkole Muzycznej w Kozienicach. W sali kameralnej w Centrum Kulturalno-Artystycznym na oficjalnym otwarciu spotkali się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele placówki. Na początku uroczystości wszystkich powitał dyrektor Zdzisław Włodarski. W części artystycznej spotkania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności szlifowane podczas wakacyjnych warsztatów muzycznych. Na inauguracji roku szkolnego obecny był burmistrz Romuald Zawodnik. Od 2015 roku w Pionkach istnieje oddział zamiejscowy szkoły. W roku szkolnym 2018-19 ogółem będzie uczyć się 211 uczniów, z tego 46 jest nowo przyjętych. W pionkowskim oddziale uczy się 78 uczniów. Wszystkie pary małżeńskie obchodzące w bieżącym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego proszone są o kontakt w tej sprawie z Urzędem Stanu Cywilnego w Pionkach. Urząd Miasta Pionki, pokój 108, telefon 516 276 253. Nasze miasto otrzymało grant finansowy w wysokości 34 340 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018. Celem tego programu jest poznanie kultury, języka, zwyczajów i historii obu narodów. W Pionkach przebywać będzie 40-osobowa grupa młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta Wisznewe w wieku od 12 do 16 lat. W ramach programu nasi goście będą zwiedzać kolebkę polskiej państwowości, Gniezno i Poznań. Zwracamy się do Państwa z prośbą o gościnę w Waszych rodzinach młodych gości z Ukrainy w dniach od 22 września rano do 29 września rano, z wyłączeniem dni od 24 do 26 września ze względu na wyjazd do Poznania. Łącznie 5 noclegów. Nie jest to nowość w naszych relacjach z bratnim miastem. Nasza młodzież w Wisznewie, a ukraińska w Pionkach już niejednokrotnie znajdowała ciepłe, rodzinne przyjęcie podczas wzajemnych odwiedzin. Zgłoszenia chętnych rodzin do przyjęcia naszych zagranicznych gości oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 276 187, e-mail promocja@pionki.pl oraz na Facebooku Miasto Pionki Wydarzenie. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu dla Państwa. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.